Proszę nam meldować. Raport. Czuwaj duchu pod Kaczmiszu. Kaczmisz, Beata Pawłocińska melduje. Reprezentację kówca Pruszków na apelu. Stan 7. Spocznij. Czuwaj duchu pod Kaczmiszu. Ćwik Jaskuła melduje. Sztab organizacyjny pielgrzymki na apelu. Stan 6. Czuwaj drugą pod harcmistrzu. Przewodnik Damian Twarowski melduje 50. Dobrowską drużynę wędrowniczą Zoja na pielgrzymce. Stan 2. Czuwaj drugą pod harcmistrzu. Samarytanka Julia Latka melduje sztab medyczny na apelu. Stan 11. Czuwaj drugą pod Czuwaj druhu pod harcmistrzu, harcmistrz Artur Majerowski melduje komendę kówca ZKB Toruń na apelu, stan 2. Czuwaj druhu pod harcmistrzu, przewodnik Hubert Początek melduje kupiec ZKP Mielec na apelu rozpoczynającym pielgrzymkę, stan 30. Czuwaj druhu pod harcmistrzu, przewodnik Wiktor Kolarczyk melduje 78. grunwaldzką drużynę harcerską Halny na apelu, stan 10, wszyscy obecni. Czuwaj druhu pod harcmistrzu. Pod harcmistrzyni Dagmara Duda melduje trzecią drużynę harcerską Wadyle z Chówca Ziemi Wadowickiej, stan 6. Czuwaj druhu pod harcmistrzu. Samarytanka Marta Zwiesińska melduje 123. specjalnościowo wielopoziomową drużynę harcerską Wędrowne Ptaki z Chówca Otwock na apelu rozpoczynającym pielgrzymkę, stan 23. Czuwaj druhu pod harcmistrzu. Przewodniczka Anglika Szlągowska melduje Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Prąd Wiełódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego na apelu. Stan 3. Całość baczność! Czuwaj druhu pod harcmistrzu. Ćwik Szymon Cyran melduje Kupiec Podhalański na apelu. Stan 30. Raport. Wstąp, dajcie spoczynek. Pielgrzymka, baczność! Czuwaj druhu harcmistrzu, pod harcmistrz Kowalski meduje pielgrzymkę Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę. Stan zgodny, sprawdzony. Czuwaj! Czuwaj! Pielgrzymka, spocznij. Pielgrzymka, baczność! O zabranie głosu poproszę komendantkę Kuszka. Harcmistrzyni Marii Chodkiewicz. Spocznij. Druhnie i druhowie, jeszcze raz mam okazję przywitać Was wszystkich już w większym gronie niż wczorajszego wieczoru. Serdecznie wśród nas witam władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego na czele z druhem przewodniczącym harcmistrzem Dariuszem Suchłem, który na naszej pielgrzymce obecnie jest z dwójką wiceprzewodniczącym, druhem harcmistrzem Marianem Antynikiem i druhą harcmistrzynią Jolantą Kryczmańską. Witam serdecznie komendantkę Chorągwi Śląskiej, harcmistrzynię Annę Peterko, członków komendy Chorągwi Śląskiej, wszystkich naszych kapelanów, gości zaproszonych na dzisiejszy apel, ale także całą pielgrzymkę. Tak jak mówiłam wczoraj, życzę Wam wszystkim, żeby to był czas takiego prawdziwego przeżycia, odpowiedzi na pytanie, na pytania stawiane tutaj przez te trzy dni. I abyśmy
zmierzali przez cały czas tych naszych działania z przesłaniem wiernymi zawsze być. O zabranie głosu poproszę drucha przewodniczącego ZHP, harcmistrza Dariusza Supła. Duchy i duchowie, nie wiem, czy mogę coś jeszcze dodać po tym, co dziś powiedział ksiądz kapelan na mszy, na której byliśmy razem. Powiem tak, pielgrzymka to jest wędrówka. Duch kapelan mówił, że to jest wędrówka po coś, do kogoś, dla czegoś. To jest wędrówka po to, żeby odnaleźć siebie, ale odnaleźć siebie w kontakcie z innymi. Wędrówka, żeby odnaleźć to miejsce, które jest najważniejsze. Wędrówka, żeby być ze sobą, czy też być z Bogiem. Ksiądz Kawala mówił, że najważniejsza jest służba. To prawda. Człowiek jest tyle wart, ile może dać innym. Ale prawda też jest taka, że żeby móc dać, sam musi być też kimś. Musi też mieć, musi potrafić, musi wiedzieć. Musi mieć tę moc i tę siłę, żeby dawać innym. I tej mocy, tej siły, tej wiary życzę wam jak najwięcej. Czułem. O zabranie głosu poproszę komendantkę chorągwi śląskiej ZHP, harcmistrzyni Annę Peterko. Drodzy i drogowie, no ja mam chyba najtrudniejsze zadanie występować po takich przedmówcach, jak tutaj przytoczył przewodniczący księdza kapelana. Ja wam życzę przede wszystkim tego, żeby podczas wędrowania po tych duchowych szlakach wędrówki, służby i przygody, po których macie wędrować podczas pielgrzymki, a niektórzy już wędrują od wczoraj i jeszcze będą wędrować do jutra, żeby każdy z nas w sobie ten drogowskaz, który poprowadzi was, poprowadzi go w tej służbie, którą pełni. I życzę wam wspaniałych duchowych przeżyć, ale także fajnych, nowych przyjaźni, które mam nadzieję nawiążecie albo które utrwalicie i do których będziecie wracali. Wszystkiego dobrego. O zabranie głosu poproszę kapelana Międzynarodowej Organizacji Skautów Katowickich, księdza Zaka. Avec ma traductrice, je voudrais vous dire que vous êtes magnifique et je voudrais offrir quelque chose à votre monde. Chciałbym powiedzieć wam, że jesteście wspaniali i przyjechałem, żeby wam coś zaoferować z mojego świata. Voilà. Vous voyez, permettez-moi de vous expliquer le foulard que je porte. Ce foulard, il a les couleurs, c'est le violet du scoutisme mondial. Et le blanc et le jaune, c'est les couleurs du Vatican. Wyjaśnię chustę, którą mam na sobie, co ona oznacza. Kolor fioletowy jest to kolor WOSM-u, Światowego Ruchu Skautowego. Natomiast ta odszywka żółto-biała są to kolory papieskie. Et maintenant, je voudrais vous montrer la croix que je porte. C'est la croix des aumôniers internationaux. Et cette croix, vous voyez la croix de Jérusalem. Elle a été choisie, la croix de Jérusalem, par le père Jacques Sauvin, qui est un peu le père du scoutisme catholique. Krzyż, który noszę na sobie, jest to krzyż kapelanów ICCS, kapelanów skautowych. I jest zrobiony na przykładzie, wzięty z przykładu krzyża jeruzalemskiego. Trzeba wiedzieć, że ten krzyż do skautingu katolickiego wprowadził ksiądz Jacques Sauvin, Francuz, który jest ojcem skautingu katolickiego na świecie. C'est une croix accentuée, marquée, avec des insistances. Et parfois on met d'autres croix à l'intérieur de la croix, pour dire que les scouts vraiment portent la croix du Christ, vraiment. Jest to krzyż, który ma w sobie inny krzyż w środku, jak widzicie. I nalegam, podkreślam, że każdy harcerz, który krzyż nosi, krzyż w środku jest to krzyż Jezusa Chrystusa. La fleur de lys, vous savez, c'est le signe des scouts. C'était le nord dans les vieux compas de marine. C'est le signe vraiment de celui qui guide les hommes. W środku jest lilijka. To jest znak marynarzy. Wzięty z kompasu, tak, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę iść i nie zagubić się w życiu. Et donc le signe qui est en bas, c'est le monde, bien sûr. I na dole, widzicie znak, to jest cały świat. Eh bien, je voudrais, cette croix ne m'est pas réservée, et je l'offre
aux aumôniers nationaux des pays qui sont engagés dans le scoutisme catholique international. Ten krzyż nie należy do mnie. Ofiaruje taki krzyż każdy kapelan naczelny ruchu skautowego katolickiego należącego do ISSLS otrzymuje taki krzyż. Eh bien, si la ZHP est d'accord pour tenir pleinement sa place dans le dialogue du scoutisme catholique international, alors je vais remettre cette croix à son nom. Jest to krzyż zobowiązanie, znak zobowiązania. Jeśli zarząd Związku Harcerskiego, Związku Harcerstwa Polskiego zgadza się podjąć to zobowiązanie, pozostanie w dyskusji z Stołkiem Światowym i w tej ZS, donc, avec l'accord du président de l'HP. Ze zgodą, a rozumiem, że ze zgodą naczelnika, tak, prezydenta związku, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. To nie ty dostaniesz tylko kapela, ale musisz zawołać o mnie tak naprawdę, bo on nie dostanie taki krzyż jako kapela. Twoja obecność jest nam tu potrzebna jako zgody Związku Harcerstwa Polskiego. Avec votre permission. Za pozwolenie przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos? Ktoś z kapelanów? W takim razie dziękuję. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko, co nasze w Polsce oddamy, niech tylko życie, więc idziem żyć. Świty się mielą, otwórz wybrany, rozkaz wydany, stań w słońce iść. Ramię brecz, słabość krusz, ducha też ojczyźnie miłej służ. Na jej zew, twój przytrud, pójdzie raz harcerzy polski lud, harcerzy polski lud. Spocznij. Pielgrzymka, baczność! Drużynowi odprowadzą drużynę na miejsce zakwaterowania. Spocznij. Panowie, macie fajne okulary, ale nikt ich nie zobaczy, jeśli nie pójdziecie z tym.